Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki i zapraszam na kolejnego vloga czytelniczego. Nie wiem, jak długi będzie ten vlog, to znaczy jak bardzo rozciągnie się w czasie, ponieważ ja zaczęłam go nagrywać na takim naszym krótkim wakacyjnym wyjeździe na Mazury i za chwilkę będziecie mogli, albo już mogliście zobaczyć przebitki właśnie z tego miejsca, także na pewno je tutaj w tym vlogu zawarłam, ale ponieważ stosunkowo mało wtedy czytałam, bo jednak no, były to wakacje i tak spędzaliśmy sobie taki romantyczny, wiecie, czas we dwoje, to stwierdziłam, że nie będę po prostu się gdzieś tam odcinać i sobie czytać. Znaczy, trochę udało mi się przeczytać, ale nie za dużo. I właśnie pokażę Wam, co zaczęłam i co będę kontynuować na przestrzeni tego vloga. Postaram się, żeby potrwał on tydzień. Czyli dzisiaj mamy niedzielę 15 sierpnia, a postaram się, aby w przyszłą niedzielę ten vlog ukazał się na kanale. I jeżeli chodzi o książki, które czytam, to główną moją lekturą podczas wyjazdu była książka Swiatłany Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Ale zaczęłam również czytać Wojnę makową, czyli dwie książki, które znalazły się w moim sierpniowym TBR-ze, ale również jakoś tak mnie naszło na przeczytanie jakiejś książki Klaudii Bianek, czyli młodej polskiej autorki, która jakiś czas temu wygrała taki konkurs wydawnictwa Czwarta Strona chyba, które ogłosiło po prostu konkurs na książkę. Polegało to na tym, że po prostu ludzie, czytelnicy mogli wysłać swoje książki napisane przez siebie i ta najlepsza wygrała i właśnie wygrała Klaudia Bianek i od tamtej pory wydała już naprawdę sporo książek właśnie w wydawnictwie Czwarta Strona. I jakoś tak nie wiem czemu, ale naszło mnie na taką lekką wakacyjną historię, ponieważ jest jestem ciągle w takich wakacyjnych klimatach i zapytałam Was na Instagramie, od czego najlepiej zacząć, ponieważ tak jak wspomniałam, ta autorka zdążyła już napisać kilka książek i wszyscy mówiliście, że najlepiej zacząć od debiutu, czyli od książki Jedyne takie miejsce. Ja tę książkę czytam na Legimi, na telefonie, tak więc tutaj Wam wyświetlę okładkę. I co? Może zacznę od początku, czyli od książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Jeżeli chodzi o tę książkę, to ja tak naprawdę już ją kończę, bo jestem na stronie 260, a ta książka ma 330 około, tak więc myślę, że jeszcze dzisiaj właśnie wieczorem uda mi się ją skończyć. Jest to moje pierwsze spotkanie ze Swiatłaną Aleksijewicz, z noblistką. Bardzo byłam tego spotkania ciekawa i o ile ta książka no, jest oczywiście bardzo poruszająca, bardzo emocjonalna, ponieważ mamy tutaj perspektywę wielu kobiet, które brały udział w wojnie. I to nie tak, że wiecie, były sanitariuszkami czy łączniczkami, tylko naprawdę walczyły, były w pierwszej linii, pełniły różne funkcje w wojsku. W Wojsku Radzieckim, co warto zauważyć, bo jednak wydaje mi się, że jesteśmy przyzwyczajeni do perspektywy polskiej, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Natomiast tutaj mamy Związek Radziecki, ponieważ autorka Swiatłana Aleksijewicz jest Białorusinką i właśnie rozmawia z kobietami, które walczyły w Związku Radzieckim. I to właśnie pokazuje, jak bardzo w ogóle sama wojna jest uniwersalna, to znaczy jak te wszystkie doświadczenia wojny są uniwersalne. Niezależnie od tego, po której stronie walczymy, dla tych kobiet i w ogóle dla ludzi, którzy walczyli w tej wojnie, była to po prostu tragedia. I niezależnie od tego, kto był wrogiem, kto był po której stronie, to jednak dla ludzi, którzy walczyli na froncie, była to po prostu tragedia i traumatyczne doświadczenia. I to jest jeden z tych raportów, które ja bardzo lubię, to znaczy autorka tutaj całkowicie się usuwa w cień i oddaje głos swoim bohaterkom, ponieważ mamy tutaj perspektywę naprawdę bardzo, bardzo wielu kobiet i ta książka złożona jest z takich no, wypowiedzi tak naprawdę, wspomnień tych kobiet. Czasem są one podpisane, czasem gdzieś tam jest zaznaczone, że nie chcą, żeby było podane ich dane osobowe, ich nazwisko. Natomiast generalnie są to właśnie takie wspomnienia i historie kobiet, które walczyły w czasie II wojny światowej. I nie ma tutaj absolutnie żadnego odautorskiego komentarza. I to jest w tej książce o tyle dobre, że po prostu mamy szansę zobaczyć to spojrzenie tych kobiet, które rzeczywiście walczyły. Nie mamy żadnej oceny, tylko sami możemy sobie własną ocenę, czy tutaj w zasadzie nie ma co oceniać tak naprawdę, po prostu sami możemy przeżyć to wszystko i posłuchać o tych przeżyciach, o tym, co się działo w czasie II wojny światowej. Natomiast to, co im przeszkadza, to styl pisania Swiatłany Aleksijewicz. On jest taki dosyć, nawet nie to, że chaotyczny, tylko po prostu ona bardzo lubi wielokropki. I te wielokropki są tutaj tak natrętne, że one wybijają z rytmu czytania i mnie to bardzo rozprasza. Oczywiście no, teraz jest już lepiej, bo no, powiedzmy, że gdzieś tam przywykłam w czasie czytania od tego stylu. Natomiast początek tej książki był dla mnie straszny, ponieważ no, co chwila był ten wielokropek. Nawet w tych nagłówkach, wiecie, nazwach rozdziałów, w tytułach rozdziałów są te wielokropki. I to po prostu bardzo mnie wybija z takiego rytmu czytania, ale słyszałam właśnie, że jest to bardzo charakterystyczne dla tej autorki. Tak więc czytam dalej i myślę, że w następnym update'cie uda mi się już taką całościową opinię właśnie tutaj wypowiedzieć, chociaż myślę, że niewiele ona się zmieni po tym, co Wam teraz powiedziałam, bo tak jak mówię, jestem już przy końcu, więc no niewiele się zmieni, natomiast jeszcze tak podsumuję krótko tę książkę następnym razem. Jeśli chodzi o Wojnę makową, to tutaj przeczytałam dopiero 59 stron, dwa rozdziały, więc tak naprawdę niewiele mogę o tej książce powiedzieć. W tych dwóch rozdziałach mieliśmy takie wprowadzenie do całej akcji, do całej fabuły. Dowiedzieliśmy się w tym czasie, że główna bohaterka Rin jest sierotą, wychowuje ją rodzina zastępcza. Mieszka gdzieś na południu kraju, co oznacza, że pochodzi z bardzo biednego rejonu i popularne właśnie w tej jej prowincji jest handlowanie opium, co jest oczywiście nielegalne, natomiast wiele osób to robi, żeby po prostu się w jakiś sposób wzbogacić. I poznajemy naszą główną bohaterkę w momencie, kiedy ta rodzina zastępcza, u której się wychowuje, chce ją wydać za mąż za o wiele starszego od niej mężczyzny.
mężczyznę. Irin chce uniknąć takiego losu, w związku z czym postanawia wziąć udział w takich bardzo trudnych narodowych egzaminach, które mogą jej umożliwić edukację na uczelni wyższej, to znaczy po prostu studiowanie. Zazwyczaj jest to tylko dostępne dla takiej elity, dla bogatych elit, dla dzieci, które po prostu od małego są przygotowywane pod kątem tego egzaminu, które uczą się od dziecka. No i kiedy Rin właśnie idzie z takim pomysłem do takiego nauczyciela, który kiedyś się tam uczył właśnie na tej prowincji, to no, ten nauczyciel stwierdza, że nie ma szans, nie ma opcji, żeby ona w 2 lata, ponieważ z tego, co zrozumiałam, to ten egzamin zdaje się w wieku 16 lat, a w momencie, gdy poznajemy bohaterkę, ona ma lat 14, więc zostają jej 2 lata na przygotowanie do tego egzaminu. No i nauczyciel mówi, że no nie ma szans, po prostu ona się nie będzie w stanie przygotować w tak krótkim czasie do tego egzaminu. Natomiast Rin jest uparta, zawiera zresztą z tym nauczycielem pewną umowę związaną właśnie z opium. No i w końcu nauczyciel obiecuje, że okej, pomoże jej, będzie ją przygotowywał. I Rin postanawia właśnie podejść do tego egzaminu. Oczywiście tajemnicą nie jest, że ten egzamin zdaje i rozpoczyna, znaczy właśnie jeszcze nie rozpoczęła, tylko w momencie, kiedy się zatrzymałam w tej książce, to dopiero dotarła na tą uczelnię. To jest taka uczelnia wojskowa, gdzie kształci się właśnie taka elita i jak na razie to nie są ludzie tam jej przychylni, to znaczy wszyscy komentują to, skąd pochodzi i to, co tam w ogóle robi. Też podważane były jej kompetencje, to znaczy ludzie twierdzą, że ona oszukiwała na tym egzaminie, że to nie było uczciwe. Tak więc no, nasza bohaterka od samego początku ma podgórkę, ale tak jak mówię, co do tego, czy książka mi się podobała, czy nie i co o niej myślę, jeszcze się nie wypowiem, ponieważ po 60 stronach myślę, że to za wcześnie, aby cokolwiek mówić. Także o tej książce na pewno jeszcze dam Wam znać. I trzecia książka, o której wspomniałam, to Jedyne takie miejsce Klaudii Bianek i tutaj jestem na stronie 112 i na tam 356 chyba, jeżeli chodzi o e-booka. No i niestety muszę powiedzieć, że jestem tą książką jak na razie bardzo rozczarowana, ponieważ jest to taka absolutnie prosta, schematyczna, sztampowa historia, jakich było już na polskim rynku mnóstwo, o biednej dziewczynie ze wsi i bogatym chłopaku z miasta. Także no, to jest takie bardzo schematyczne, że aż boli i ten język też jest taki strasznie, no taki banalny, taki naprawdę to brzmi tak, jakby ktoś napisał opowiadanie do szkoły. Bardzo jak na razie mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Natomiast czytam dalej, bo ja niestety kończę książki, bardzo rzadko robię DNF-y książką, czyli po prostu je odkładam w trakcie czytania, więc myślę, że dokończę. Natomiast wiem, że Klaudia Bianek, czyli autorka tej książki, jest jeszcze osobą bardzo młodą i też to był akurat jej debiut literacki, także chciałabym jeszcze kiedyś sięgnąć po jakąś inną jej książkę i zobaczyć, czy jakoś się rozwinęła pisarsko właśnie po tym swoim debiucie, jak to wszystko dalej poszło, czy właśnie przy pomocy już takiego profesjonalnego redaktora udało jej się rozwinąć skrzydła, więc na pewno będę sięgać po inne książki tej autorki. Natomiast jeżeli chodzi o Jedyne takie miejsce, to poznajemy tutaj główną bohaterkę Lenę, która ma 18 lat i 2-letniego synka, natomiast tożsamość ojca tego synka jest nieznana, absolutnie nikt jej nie zna, ona nikomu jej nie chce zdradzić. Wychowuje ją babcia, ponieważ jej matka zmarła, kiedy była bardzo mała, czy tam nawet przy porodzie, natomiast ojciec stwierdził, że po prostu nie będzie w stanie sam wychować malutkiego dziecka i oddał to dziecko, czyli właśnie Lenę, pod opiekę babci. No i Lena mieszka na wsi, wychowuje się u babci, jest taka pełna kompleksów, ponieważ no, pochodzi ze wsi, poza tym jest nastoletnią matką. No i jest też Alan, czyli drugi bohater, ponieważ ta książka pisana jest z dwóch perspektyw, właśnie Leny i Alana. Alan to jest 20-letni chłopak, który jako dziecko przyjeżdżał na wakacje właśnie do dziadka na tą wieś. Lena ma bardzo dobry kontakt z jego dziadkiem, ponieważ mieszkają po sąsiedzku i znają się no, od urodzenia właśnie. Natomiast Alan przez jakiś czas w ogóle na tą wieś nie przyjeżdżał, to znaczy przyjeżdżał jako dziecko, kiedy się przyjaźnili z Leną. Natomiast potem coś zaszło w jego rodzinie, że ojciec pokłócił się z dziadkiem, to znaczy ojciec Alana pokłócił się z dziadkiem Alana i przestali po prostu na tą wieś przyjeżdżać i Lena z Alanem nie mieli kontaktu przez bardzo długi czas, aż okazuje się, że w życiu Alana miało miejsce takie bardzo bolesne rozstanie, ponieważ dziewczyna, z którą był wiele lat, zdradziła go z jego najlepszym przyjacielem i on postanowił się odciąć od całego miasta i właśnie przyjechać na wieś do dziadka. No i ta przyjaźń się odradza, odżywa i spędzają ze sobą bardzo dużo czasu. No i tak w zasadzie na razie są tylko na etapie przyjaźni, ponieważ tak jak wspomniałam, jestem na stronie setnej z 300, więc 1/3 książki. No ale to chyba nie jest żadną tajemnicą, że to się przeistoczy w jakiś związek później, natomiast cały czas tą taką największą zagadką właśnie w fabule jest tożsamość ojca Marcela, czyli tego 2-latka. Ja mam swoje przypuszczenia, co tam się wydarzyło, natomiast powiem Wam, czy one się sprawdziły, kiedy tę książkę skończę. No, na razie to w zasadzie byłoby na tyle. Postaram się odezwać jutro, ponieważ dzisiaj jest już godzina 19:20, także jest już dosyć późno. Ja bym teraz sobie chciała pójść i dokończyć Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. I być może jutro jeszcze uda mi się przeczytać troszkę Wojny Makowej, żebym mogła przejść z takim jakimś lepszym update'em właśnie i powiedzieć Wam, co o tych książkach myślę. Tak więc na razie to tyle. Zostawiam Was z pięknymi widokami bocianów i jezior i do zobaczenia w kolejnym update'cie czytelniczym.
Dzień dobry. Ja jestem właśnie na takich krótkich wakacjach, tak więc pomyślałam, że skoro jestem już w pięknych okolicznościach przyrody na Mazurach, to jest to idealna okazja, żeby nagrać jakiegoś reading vloga. I co prawda to jest nasz przedostatni dzień, bo już jutro będziemy wyjeżdżać, a ja dopiero pierwszy raz się odzywam, ale mimo to chciałabym Wam pokazać, jakie książki ze sobą zabrałam, jakie tutaj czytam. Na pewno być może już widzieliście, albo dopiero zobaczycie, nie wiem jeszcze jak będę montować z tego vloga, ale w każdym razie na pewno jest sporo przebitek właśnie z tego wyjazdu, wiele pięknych ujęć natury, ale też byliśmy dzisiaj na przykład w Wilczym Szańcu, zobaczyć jak to wygląda wszystko na żywo, tak więc z tego też pewnie pojawią się jakieś klipy. Teraz myślę, że puszczę gdzieś tam właśnie te przebitki z całego tego pobytu tutaj, natomiast ja zabieram sobie wojnę makową i idę na hamak poczytać trochę. Także być może jeszcze dzisiaj albo jutro rano uda mi się do Was odezwać i dać Wam znać, jak wygląda update i postęp czytelniczy, jeżeli chodzi o wojnę makową. Cześć, przychodzę z update'em czytelniczym, ponieważ jest już środa, 18 sierpnia, tak więc kilka dni się nie odzywałam. Natomiast dzisiaj już udało mi się nagrać book haul, który pojawi się jutro na kanale i podczytałam trochę od ostatniego czasu Wojny Makowej, tak więc dzisiaj będę mogła Wam powiedzieć o niej coś więcej niż poprzednim razem. Natomiast zanim Wojna Makowa, to jeszcze chciałabym na chwilkę wrócić do książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Swiatłany Aleksijewicz. Tak naprawdę niewiele mam do dodania, ponieważ ten styl, o którym mówiłam, jest tutaj jedną kwestią, natomiast sam ten reportaż to jest coś zupełnie innego. Do stylu można się przyzwyczaić. Wydaje mi się, że ja gdzieś tam w drugiej połowie tej książki już trochę przywykłam i aż tak bardzo mnie on nie wybijał z rytmu czytania. Tak więc już jakby odkładając ten styl pisania na bok, tak, same te historie są oczywiście niesamowicie emocjonalne, niesamowicie przejmujące, ponieważ mamy tutaj wiele historii najróżniejszych kobiet, które no, walczyły po prostu w czasie II wojny światowej w Wojsku Radzieckim. I to są kobiety, które walczyły na pierwszej linii frontu, które były sanitariuszkami, które były łączniczkami. Tak więc naprawdę mnóstwo różnych perspektyw, nie tylko ta jedna. Kobiet, które po prostu w pewnym momencie swojego życia, niektóre z nich były wciąż nastolatkami, bo miały tam 15 czy 16 lat, musiały porzucić wszystko, co do tej pory robiły i wyruszyć na front, żeby walczyć właśnie za Stalina tak naprawdę. No i to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ my tutaj no, z jednej strony poznajemy tę historię z perspektywy żołnierek Związku Radzieckiego, czyli no, naszego wroga, jakby nie było, a z drugiej strony ta książka pokazuje, jak bardzo te wszystkie właśnie doświadczenia wojny są uniwersalne i niezależnie od tego, po której stronie my walczymy, gdzie walczymy, dla kogo walczymy, przeciwko komu, to wojna to jest przede wszystkim, wiecie, ludzka tragedia, tragedia jednostki, bo te kobiety nie chciały wcale walczyć, one nie chciały tej wojny, nie były za nią odpowiedzialne, a jednak musiały w niej walczyć, straciły swoje rodziny, traciły swoich mężów. Tak więc wydaje mi się, że ten reportaż bardzo dobitnie pokazuje, że wojna jest przede wszystkim tragedią jednostki, tragedią człowieka i tutaj ten tytuł Wojna nie ma w sobie nic z kobiety równie dobrze mógłby brzmieć Wojna nie ma w sobie nic z człowieka po prostu, bo wojna naprawdę odczłowiecza i tutaj zaznaczyłam sobie taki fragment przy końcu, który Wam przeczytam, bo jest naprawdę taki bardzo trafny i bardzo jednocześnie wydaje mi się przejmujący. Nie można mieć jednego serca do nienawiści, a drugiego do miłości. Człowiek ma jedno, więc zawsze myślałam o tym, jak to serce ocalić. Uważam, że to jest naprawdę piękny fragment i bardzo trafnie i bardzo dobrze podsumowuje całą tę książkę. Ode mnie ona dostała 4 gwiazdki na 5, odjęłam gwiazdkę po prostu za ten styl, natomiast myślę, że bardzo warto z tym reportażem się zapoznać i ja na pewno będę sięgała jeszcze po inne książki Swiatłany Aleksijewicz. Chciałabym chyba w następnej kolejności sięgnąć po Cynkowych Chłopców, ze względu na to, co dzieje się obecnie w Afganistanie, natomiast na pewno kiedyś chciałabym również przeczytać Czarnobylską modlitwę. Także te dwie książki na pewno gdzieś tam są w moich czytelniczych planach. A przechodząc już do takich troszkę przyjemniejszych tematów, przeczytałam 295 stron Wojny Makowej, czyli już całkiem sporo, niemalże
połowę, tak to wygląda. Połowa jest chyba dokładnie na 320 stronie, czy 315, jakoś tak. No i muszę przyznać, że naprawdę dobrze się bawię czytając tą książkę. Kiedy ją czytam, to jestem naprawdę bardzo mocno wciągnięta i zaangażowana. Natomiast kiedy ją odkładam, to nie mam takiego poczucia, że muszę do niej wrócić i dowiedzieć się, co było dalej. Także jest tak, wiecie, jest dobrze, ale nie jest jakoś wybitnie. Ostatnio, jak się widzieliśmy, to mówiłam Wam o tym, że te dwa pierwsze rozdziały, które w tamtym momencie przeczytałam, to jest takie bardzo powolne wprowadzenie w cały ten świat. To znaczy, poznaliśmy tam główną bohaterkę, dowiedzieliśmy się, skąd ona się wywodzi, z czym musi się w życiu mierzyć i że z tego względu, że po prostu chce uniknąć takiej przyszłości bycia wydaną za mąż za starszego mężczyznę, postanawia podejść do bardzo trudnych narodowych egzaminów, które mogą jej zagwarantować miejsce na prestiżowej Akademii Wojskowej w Synegardzie. No i nasza główna bohaterka zdaje te egzaminy i trafia właśnie do tej akademii. No myślę, że nie jest to żaden spoiler, bo tak naprawdę cała właściwa akcja rozpoczyna się dopiero w momencie, kiedy ona w tym Synegardzie jest, więc tutaj no jakby to jest oczywiste, że tam będzie. No i tutaj właśnie mamy taki bardzo fajny motyw, który mnie się osobiście bardzo podobał. Motyw szkoły, to znaczy trochę mi się to kojarzyło z Hogwartem w momencie, kiedy uczniowie przygotowali się na przykład do egzaminów, czy tam do sumów, wiecie, taki po prostu motyw, gdzie musieli się uczyć, chodzili do biblioteki i te wszystkie takie niezwykłe przedmioty, które tam mieliśmy, tutaj też się właśnie pojawiają. Mamy na przykład strategię, medycynę, może takie mniej magiczne niż w Harry Potterze, ale jednak są one dosyć ciekawe. No i właśnie za pomocą tych przedmiotów tak naprawdę my też mamy szansę zostać wprowadzeni jako czytelnicy w cały ten świat przedstawiony, ponieważ autorka przedstawia nam historię kraju właśnie poprzez na przykład lekcje historii, na które uczęszczają studenci Synegardu, więc oni siedzą powiedzmy w sali wykładowej, słuchają jakiejś tam lekcji, mówią też swoje przemyślenia na ten temat i my w ten sposób jesteśmy właśnie zaznajomieni z takim światem przedstawionym. Mamy dzięki temu taki lepszy ogląd na to, co się działo, co się dzieje, ponieważ też w momencie, w którym jesteśmy, tak naprawdę ten kraj, który nie pamiętam jak się nazywa, bo tutaj są te nazwy dosyć trudne, stoi u progu nowej wojny i właśnie no, dzięki temu, że chodzimy na te lekcje razem ze studentami, to mamy szansę się dowiedzieć, jak do tego doszło, co było wcześniej, jak to wszystko, wiecie, co tam się wszystko działo. No i to mi się bardzo podoba, natomiast w momencie, w którym jestem, już niestety trochę odeszliśmy od tego, ponieważ generalnie cały zamysł tej akademii wygląda tak, że na pierwszym roku uczniowie chodzą na takie zajęcia ogólne, potem mają egzaminy takie końcoworoczne i na podstawie tych egzaminów, prób, mistrzowie wybierają swoich kadetów. No i właśnie później oni trafiają na konkretne już przedmioty i tam mają takie, no niemalże indywidualne albo w małych grupkach nauki u swoich mistrzów. Nie powiem Wam, jaki przedmiot ostatecznie wybiera Rin, czyli główna bohaterka, ponieważ ja byłam tym osobiście troszkę zaskoczona, myślałam, że to pójdzie w inną stronę, w tę drugą stronę, natomiast nie. No i właśnie pojawia się tutaj taki wątek troszkę magiczny, w końcu mamy tutaj fantastykę, natomiast tego też oczywiście nie chcę Wam zdradzać, ale jestem bardzo ciekawa, bo właśnie w momencie, na którym się zatrzymałam, tak naprawdę wojna się rozpoczęła i no i myślę, że teraz zrobi się po prostu ciekawie, także myślę, że może w piątek przyjdę z kolejnym update'em, kiedy już przeczytam taką porządną część tej książki i będę mogła odnieść się znowu do dalszych wydarzeń. Także na ten moment to by było na tyle. Aha, nie. Jeszcze przecież czytam jedną książkę, to znaczy Jedyne takie miejsce Klaudii Bianek. Natomiast tę książkę czytam na takiej zasadzie, że po prostu kiedy już wieczorami kładę się do łóżka, czytam ją na telefonie, na Legimi, tak więc gaszę sobie światło i zanim pójdę spać, to jeszcze czytam sobie rozdział czy dwa. Więc przeczytałam tam około 200 stron, wydaje mi się. Natomiast dalej ta książka jest taka mech, więc nie mam za bardzo co dodać, poza tym co już mówiłam. No nie będę Wam tutaj streszczać wydarzeń, bo tak naprawdę też niewiele się dzieje, więc nie ma za bardzo o czym mówić. No nie jestem tą książką zachwycona, to na pewno, ale tak po rozdziale przeczytam sobie, czytam po prostu i zobaczymy, może w końcu jakoś dobrnę do końca. Cześć, mamy już sobotę 21 chyba sierpnia, tak więc już minęło sporo czasu. Robiłam jeden update, natomiast on wyszedł trochę źle i nie jestem pewna, czy on będzie w tym vlogu. Natomiast w tym update'cie mówiłam Wam co nieco o książce Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Swietłany Aleksijewicz, ponieważ skończyłam czytać tę książkę i mówiłam też sporo już na temat Wojny Makowej, ponieważ byłam tam gdzieś mniej więcej w połowie Wojny Makowej. Natomiast teraz przyszłam już z takim podsumowaniem tego vloga i zakończeniem. Jeżeli chodzi o Wojnę Makową, to jeszcze jej nie skończyłam. Jestem na stronie 589, więc do końca zostało mi jakieś 50 stron, także dzisiaj wieczorem na pewno sobie dokończę, ale chciałam już dograć ten ostatni klip, żeby sobie zmontować, żeby jutro rano ten film na spokojnie puścić. Tak więc, jeżeli chodzi o Wojnę Makową, to tak jak Wam mówiłam poprzednio, bardzo podobał mi się ten motyw szkoły i ten motyw całej tej właśnie akademii w Synegardzie. To wszystko bardzo do mnie przemówiło, natomiast wydaje mi się, że trochę jakby za szybko potoczyła się tutaj akcja, to znaczy ja się w ogóle zgubiłam w czasie tak naprawdę w tej książce, bo nie do końca wiem, ile trwały te wydarzenia, dopóki się nie rozpoczęła ta tytułowa Wojna Makowa
podobał, ponieważ wydaje mi się, że ten okres w szkole, w tej akademii był taki bardzo krótki tak naprawdę, bo tam no, jeszcze w pierwszej połowie, przed połową książki tak naprawdę skończyliśmy właśnie naukę w tej akademii, no i rozpoczęły się jakieś tam działania wojskowe. I o ile ta pierwsza część naprawdę mega mi się podobała, to znaczy bardzo interesowało mnie, jak to wszystko wygląda, tak te same walki i same te wszystkie działania wojenne już nie aż tak bardzo. To znaczy tutaj muszę zaznaczyć, że ja jakby bardzo doceniam to, skąd czerpie autorka, czyli Rebecca Kwang, to znaczy tutaj jest bardzo dużo odniesień do w ogóle historii Azji, Chin, Japonii. Te wojny makowe to jest w ogóle takie odniesienie do wojen pomiędzy Chinami a Japonią. Tutaj też mamy chyba wojny opiumowe, z tego co wiem, to są właśnie wojny między Zachodem, generalnie Wielką Brytanią, Francją i Chinami właśnie i Azją. I to wszystko tutaj jest w tej książce. W ogóle postacie też są inspirowane prawdziwymi osobami, na przykład główna bohaterka Rin jest inspirowana Mao Zedongiem, także no, to wszystko jest naprawdę takie bardzo dopracowane, wydaje mi się, tym bardziej, że jest to debiut w ogóle pisarski, a autorka jest chyba w moim wieku, wydaje mi się, że ma 27 lat, tak nie wiem, czy wymyślam teraz, czy tyle ma. Nie ma tutaj chyba informacji na ten temat, ale tak mi się wydaje, że jest przed 30, więc naprawdę tutaj też jest sporo takiej mitologii w ogóle azjatyckiej, której ja nie znam za dobrze, bo wydaje mi się, że w ogóle w Europie jakoś nie za bardzo ta mitologia jest omawiana. Jeżeli się ktoś tym nie interesuje tak na własną rękę, to raczej się o niej nie uczymy. I to wszystko jest naprawdę bardzo ciekawe, ale same te opisy walk jakoś do końca do mnie nie przemówiły, te momenty trochę mi się dłużyły. Jeszcze tej książki nie skończyłam, tak jak mówię, tutaj wydarzyła się taka kwestia no, dosyć przełomowa dla akcji tej książki, wydaje mi się, więc bardzo jestem ciekawa, jak to się zakończy, jak się potoczy dalej ta akcja. Trochę mam obawy przed sięgnięciem po drugi tom, ponieważ z tego, co słyszałam, to Republika Smoka skupia się przede wszystkim właśnie na takich działaniach wojennych. I skoro to są te elementy, które w tej książce, w tej części podobały mi się najmniej, to obawiam się, że Republika Smoka może nie do końca przypaść mi do gustu, więc no nie wiem, mam trochę obawy. Jeżeli czytaliście, to dajcie znać, jak Wam się podobało. Natomiast sama Wojna Makowa na ten moment to są dla mnie takie 3,5 gwiazdki na 5. Zobaczymy jeszcze to zakończenie, jak będzie wyglądało, może dociągnie się do 4, natomiast takie 3,5 na ten moment. Tak jak mówię, bardzo doceniam cały ten research i wszystkie te odniesienia kulturowe i historyczne. Natomiast są takie momenty, które nie do końca mi pasowały. Ja też nie wiem, czy to wynika ze sposobu pisania Rebecca Kwang, czy na przykład to są jakieś takie moje osobiste, nie wiem, ja nie czytam fantastyki na tyle, żeby wiedzieć, co lubię, a czego nie tak naprawdę. Więc nie wiem, być może okaże się, że ja po prostu nie lubię takich scen walk w fantastyce i po prostu dlatego mi się to nie do końca podobało. Natomiast nie jestem w stanie tego na ten moment stwierdzić. Faktem jest, że po prostu te momenty podobały mi się najmniej, też może nie tak, że zupełnie nie, ale jednak najmniej. Ta książka w ogóle to jest chyba reklamowana jako taka fantastyka już dla dorosłych, wiecie, że na pewno nie młodzieżowa. I ja się z tym zgadzam, chociaż uważam, że takie 16-15 plus osoby mogłyby tę książkę czytać. Natomiast jest tutaj kilka takich scen, które naprawdę ja czytałam ze ściśniętym żołądkiem. Generalnie ja nie jestem aż tak bardzo wrażliwa na jakieś takie opisy właśnie w książkach. Na obrazy, zdjęcia może bardziej. Natomiast była tutaj jedna taka scena, która dotyczyła Wenki, chyba Wenka się nazywała ta bohaterka. Jeżeli czytaliście już tę książkę, to na pewno wiecie, o którą scenę mi chodzi. Ona jest już w tej drugiej połowie książki, kiedy ponownie się spotykają właśnie już po tych całych wojnach, walkach i tak dalej. I to, co ona opowiada, to ja naprawdę po prostu nie mogłam tego czytać. Było mi autentycznie niedobrze, kiedy słuchałam, czytałam o tym właśnie, co przeżywała Wenka. Także no, są tutaj takie naprawdę mocne sceny. Jest też trochę przekleństw, także takie myślę 15-16 plus to jest minimum, żeby po tę książkę sięgnąć. No i co? I to tyle w zasadzie. Nie chcę się tutaj rozgadywać, bo na pewno jeszcze powiem o tej książce coś w podsumowaniu miesiąca, kiedy już przeczytam ją całą. Natomiast jeszcze w tym vlogu czytałam książkę Jedyne takie miejsce Klaudii Bianek i tę książkę też udało mi się skończyć, także super, przeczytałam praktycznie wszystkie trzy książki, które sobie zaplanowałam na ten tydzień. Jeżeli chodzi o Jedyne takie miejsce, to tak naprawdę moja opinia o tej książce się nie zmieniła od samego początku, to znaczy no, zdecydowanie nie jestem fanką tej książki. Ja ją oceniłam na 2 gwiazdki na 5. Bardzo też nie podobało mi się w końcówce zachowanie Alana, to jak on zareagował na pewną informację dotyczącą Leny, jak się całkowicie od niej odciął, no, wydawało mi się to takie zupełnie niepodparte niczym racjonalnym i takie bardzo nie fair w stosunku do swojej przyjaciółki. Nie chcę też mówić, że ta książka jest jakaś zła i beznadziejna, bo też rozumiem, że to jest książka, która była pisana na konkurs, więc też była ogromna presja czasu na pewno na autorce. Udało jej się ten konkurs wygrać, więc ktoś ją docenił, ktoś to dostrzegł. Po tym czasie wydała już naprawdę sporo innych książek. Także z chęcią sięgnę jeszcze po jakąś jej książkę, żeby zobaczyć, jak się właśnie rozwijała pisarsko. Polecaliście mi chyba Ocalało tylko serce? Coś takiego? Chyba tę książkę mi polecaliście, także być może potem kiedyś właśnie sięgnę. Natomiast to, co jeszcze mi się nie podobało w Jedyne takie miejsce, to był taki pewien wątek, który nie miał rozwiązania według mnie, to znaczy ja tego rozwiązania się nie dopatrzyłam, ale od samego początku wiemy, że coś jest nie tak między ojcem Alana a jego dziadkiem, ponieważ kiedy Alan był dzieckiem, no to przyjeżdżali na każde wakacje, natomiast później w pewnym momencie zupełnie przestali przyjeżdżać, odcięli się właśnie od dziadka, nie było z nim tak naprawdę kontaktu i też wiemy z rozmów Alana z ojcem, że on z tym
dziadkiem tak naprawdę nie rozmawia, nie ma z nim żadnego kontaktu i ja bardzo chciałam wiedzieć, z czego to wynika, co tam się wydarzyło. Wyobrażałam sobie, że wiecie, stoi za tym jakaś historia, że coś się takiego w przeszłości tych bohaterów wydarzyło, że te ich relacje wyglądają tak, a nie inaczej, ale ten wątek zupełnie nie jest pociągnięty, zupełnie nie jest wyjaśniony. Po prostu przez całą książkę wiemy, że te relacje są złe, ale nigdy nie jest wytłumaczone dlaczego i z czego one wynikają. Także trochę czułam taki niedosyt, uważam, że ta książka jest troszkę niedopracowana. Natomiast tak jak mówię, no rozumiem też, z czego to wynika, rozumiem, że to jest debiut, rozumiem, że to jest książka pisana pod presją czasu, tak więc nie chcę skreślać Klaudii Bianek, bo wiem, że ma wiele fanek i na pewno jeszcze coś będę chciała przeczytać, co wyszło spod jej pióra. I w zasadzie to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście te książki, które Wam tutaj pokazywałam na przestrzeni tego tygodnia. Jeżeli tak, to co o nich myślicie? A ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo za to, że towarzyszyliście mi przez ten tydzień i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!